zawsze jest szansa, że się obronię. Napadła mnie dzisiaj wena, znienacka, kiedy nie rozmyślałem zupełnie o niczym. Stałem sobie nieświadomy, że zaraz, za chwilę będę uczestnikiem zdarzeń losowych, na które zupełnie nie miałem wpływu. Dzień zaczął się sennie i od rana moje myśli leniwie budziły się w mojej głowie. Nic to nie dało, że budzik zadzwonił na moją komórkę. Wstałem, a i tak spóźniłem się na swoją życiową szansę udowodnienia światu, że słowa mają przekaz znaczący. Przechadzałem się w pracy po wyznaczonej linii, choć dzisiaj krzyżującej się z wczorajszą prostą. Tylko to pozwalało mi nie zgubić się pośród wielu pytań, na które próżno szukać odpowiedzi. I właśnie wtedy zatrzymałem się. Naprawdę, tylko na chwilę. Może chciałem strącić pyłek kurzu z chmury, która leciała zbyt nisko. Może tylko chciałem zaczerpnąć powietrza. Nie pamiętam. Ale to wtedy właśnie napadła mnie wena. Znienacka dostałem w brzuch, aż wypuściłem resztki powietrza z płuc i tych kilka liter, które chciały udawać słowa. Próbowałem bronić się jeszcze, że słabo mi i nie rozumiem. Riposta była szybka, najpierw cios w oko i wtedy właśnie zobaczyłem piękne motyle. Tyle kolorów, odcienie i różnorodność. Na pewno będę unikał luster. Potem słowem otwartym i twardym w policzek. Głowa odskoczyła mi z myślą, że jak się otworzy oczy szeroko, to świat wygląda przedziwnie. Tam biegnie człowiek po róże, za które chce kupić sobie 5 minut spokoju w swoim zaciasnym życiu. Ktoś wspina się po schodach, marząc o wielkiej wyprawie ku szczytom słów śmiałych, a może i wielkich. To była wizja chwilowa, niezakłócona, ale niekompletna. Wena jeszcze ze mną nie skończyła, dostałem z haka myślą błyskotliwą, a potem w podbródek wersem niedokończonym. I to nokaut chyba był, bo urwał mi się życiorys na jakąś chwilę. Jedno zdanie lub może dwa. Dokładnie nie pamiętam nic lub prawie coś mgliście. Może śniło mi się, że jestem wielkim poetą natchnionym? Pisałem całymi dniami w potoku słów, gdzie każda chwila była warta tego, aby ją opisać dla przyszłych pokoleń. Dobrze jednak, że obudziłem się w porę, żeby nie dać się omamić. Obudziłem się w jej ramionach, przykładała mi zimny okład. Teraz już wena uciekła, przestraszyła się jej spojrzenia zielonych oczu, które w swoim przekazie wymowne było. Uciekaj tam, gdzie chcesz, najlepiej daleko od granic miasta. Mogę więc spokojnie, w szaleństwie słów i rozbieganych myśli, powiedzieć jej, że ją kocham. A wenie nic do tego. Niech szuka innego wariata, którego ludzie pokazują wymownym, słownym przytykiem. Co ten, co chce z weną bić się na słowa? Szalony.